No, akurat na ogół w tych wierszach nie przekraczam grę, w moich wierszach nie przekraczam tak zwanej granicy przyzwoitości. Natomiast ja nie widzę powodu, żeby powiedzieć, to się wydarzyło komuś. Mogę powiedzieć, to się wydarzyło mnie, jakkolwiek krytyka rozróżnia te persony, które występują w tekście. Ja też rozróżniam, ale w przypadku szczególnie tego wiersza, jak gdyby utożsamiam się jednak z bohaterem, o którym piszę. Właściwie, no, mógłbym powiedzieć, że jest to wiersz o mnie.